Dzień dobry, witamy. Ja tak powoli będę rozpoczynała spotkanie, bo widzę, że powoli się zbieramy, także jeszcze chwilkę i zaraz będziemy zaczynać. Mam nadzieję, że widać też nas na Facebooku, ponieważ równocześnie jesteśmy na Zoomie, na spotkaniu z Michałem i na żywo na naszym Facebooku. No i myślę, że powoli zaczynamy. Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Marta Pilarska z WWF Polska i spotykamy się na 6. już webinarze w ramach naszego Tygodnia Oceanów z WWF. W niedzielę już kończymy Tydzień Oceanów koncertem Skubasa i jego gości specjalnych. Ten koncert będzie można obejrzeć o 19 na naszym profilu WWF Polska na Facebooku. Choć jutro jeszcze rano o 11 i o 12 warsztaty dla dzieci, o 14 spotkanie z koordynatorem błękitnego patrolu WWF, także też jeszcze serdecznie zapraszamy. No i widzę, że w międzyczasie bardzo dużo osób do nas dołączyło, także jeszcze raz witamy na webinarze, jednocześnie też konferencji prasowej, ponieważ wiemy, że są z nami dziennikarze zainteresowani tym tematem. Webinar organizujemy dzisiaj w ramach działalności naszego błękitnego patrolu WWF oraz projektu Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk. No a dzisiaj spotykamy się z Michałem Czubem. Michał jest biologiem morza, polarnikiem i doktorantem w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. I Michał właśnie w swojej pracy zajmuje się szukaniem zatopionej broni chemicznej i badaniem jej wpływu na ekosystem Morza Bałtyckiego. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Już za chwilę oddaję głos Michałowi, bo to w sumie najważniejsza część dzisiejszego spotkania. Szybkie ogłoszenia takie techniczne. Można przez cały czas trwania webinaru można nam zadawać pytania. Tutaj na Zoomie w zakładce Q&A, którą widać na dole na pasku lub w czacie. I dla osób, które są z nami na Facebooku, obserwujemy też komentarze, także cały czas w komentarzach można zadawać swoje pytania. My będziemy je zbierać. I o ile czas pozwoli i o ile Michał się zgodzi, po prezentacji zadamy mu jeszcze kilka pytań od Państwa. Także ja już kończę ten mój przydługi wstęp i oddaję głos Michałowi. Dzięki Michał, że jesteś z nami i oddaję Ci głos. Tak, ja również dziękuję. Też się cieszę, że jestem z Wami, bo to znaczy, że już wróciłem z rejsu i już nie buja. W teorii, bo jeszcze mną trochę w błędniku trzącha, bo w ramach swojej pracy, którą wykonuję w Instytucie Oceanologii, dużo czasu spędzam na morzu, jak już pewnie się Państwo domyślają. I jednym z głównych zadań, które wykonuję, jest poszukiwanie tej broni chemicznej, którą niestety zatopiono w Morzu Bałtyckim w ubiegłym wieku. I jeszcze wczoraj moje biuro wyglądało w ten sposób i trochę za tym tęsknię, chociaż mówię, nadal mną buja i jeśli będę odpływał, to proszę tutaj koleżanki, żeby mnie troszeczkę sterowały albo mówiły, że ucieka nam czas. Bo jasne, nie... będę pilnować. No właśnie, troszeczkę zapomniałem, jak to jest działać pod presją czasu. Tam jednak może nie wymaga od nas takiego skupienia. Skoro mówimy o broni chemicznej, to wypadałoby powiedzieć, o czym tak naprawdę mówimy. I generalnie podstawowym czynnikiem rażącym, czyli taką metodą działania broni chemicznej, jest toksyczna właściwość związku chemicznego, który jest z angielskiego mówi się weaponized, czyli został użyty jako został włożony wewnątrz bomby i tak naprawdę ta bomba czy generalnie broń, pocisk nie powoduje obrażeń eksplozją i działaniem jakiejś fali uderzeniowej, tylko tym, co się uwalnia. I bardzo często ten termin broni chemicznej utożsamiamy z gazami bojowymi, co jest pewną ironią, bo bardzo rzadko związki te są de facto gazami. Właśnie w momencie eksplozji dochodzi do ich, powstaje pewien aerozol, one są w wyniku tej siły rażenia rozdrabniane, powstaje para, przez co wygląda to, jakby to było gazem. Bardzo często są to
jednak ciecze i ciała stałe. I mówiąc o broni chemicznej, mówimy też o wszystkim, co nie tylko ma służyć zniszczeniu, ale także zniszczeniu przeciwnika, ale także generalnie wszystkiego, co służyło do produkcji tej broni, całej technologii, a także beczek i różnych zaawansowanych lub mniej form aplikowania tej toksyny na pole bitwy lub przeciwko przeciwnikowi. I historia broni chemicznej jest niesamowicie ciekawa. Już w 1907 roku jako gatunek ludzki doszliśmy do wniosku, że jednak trucizny w uzbrojeniu są troszeczkę zbyt niebezpieczne dla wszystkich uczestniczących w działaniach wojennych. Teraz wiemy też o czymś takim jak ekologia i mamy świadomość tych aspektów ekologicznych, które są dużo bardziej ukryte i utajone. Niemniej, mimo że zakazano jej używania, to pewnie wielu z Państwa wie, że pierwsza wojna światowa stała się takim olbrzymią areną dla broni chemicznej. Była ona wykorzystywana na wielu frontach, od wschodu po zachód. Najbardziej znane walki były jednak na zachodzie. Tam nawet nazwa jednego z tych gazów bojowych, czyli iperytu, bierze się przecież od miejsca, gdzie go wykorzystano i gdzie spowodował olbrzymie straty. I tuż po I wojnie światowej zauważono, że kolejnym problemem z bronią chemiczną jest to, że ona jest niebezpieczna nie tylko na polu bitwy, ale także tam, gdzie ją przechowujemy i tam i dla ludzi, którzy się nią zajmują, czyli dla arsenałów i postanowiono już w 1918 roku, i to też pokaże, jak bardzo lekceważąco podchodzono do tego tematu, bo zaraportowane jest to w następujący sposób, że gdzieś na środku oceanu, i to jest dosłowny cytat, pomiędzy Stanami a Wielką Brytanią zatopiono Luizyt. Luizyt jest jednym z wielu bojowych środków trujących, czyli właśnie tych toksycznych związków chemicznych, które są wykorzystywane w broni chemicznej. I należy on do grupy związków zawierających arsen. Opowiem o nim więcej trochę później. I tak jakby kontynuacją tej historii broni chemicznej było kompletne zakazanie używania broni chemicznej na polach bitwy przez protokół genewski w 1925 roku. I tutaj ciekawostką jest to, że pomimo, że rzeczywiście, i to jest wiedza ogólnodostępna, w przeciwieństwie do I wojny światowej, II wojna światowa w zasadzie przebrnęła, czy tam w trakcie jej trwania nie wykorzystano praktycznie wcale, poza jakimiś obszarami Azji i jakimiś przypadkowymi działaniami w Europie niezamierzonymi, nie wykorzystywano na polach bitwy broni chemicznej, to mimo wszystko wyprodukowano jej bardzo duże ilości. Bierze się to po prostu z braku zaufania. Jeśli umawiamy się na coś z kimś, komu nie ufamy, to i tak przygotowujemy się, że być może on na nas, że on jednak nie posłucha się tej naszej umowy i spróbuje wykorzystać to, na co umówiliśmy się, że nie będzie wykorzystywał, przeciwko nam. I tak wszystkie strony wszystkie strony konfliktu, jakim była II wojna światowa, produkowały olbrzymie ilości broni chemicznej. I po raz kolejny, tak jak po I wojnie światowej, powstał ten sam problem, co z nią zrobić. I najprostszym sposobem z perspektywy gatunku lądowego, jakim jest człowiek, jest po prostu wrzucanie rzeczy do oceanu i do morza. Co znika z oczu, to znika z serca, chyba tak się mówi. Generalnie idea jest prosta. Morze wydaje nam się niedostępne, głębie są bardzo trudne, dostępne bez jakiejkolwiek technologii. Tuż po wojnie światowej ta technologia jeszcze nie była
praktycznie dostępna, a już na pewno nie dla osób cywilnych, więc zawsze topienie uważano za definitywne rozwiązanie problemu. I tak było do 1972 roku, kiedy to poprzez protokół, konwencję londyńską zakazano zatapiania broni chemicznej w morzach i oceanach. I właśnie głównym powodem, dlaczego topiono, jest coś, co już w sumie troszeczkę powiedziałem, tutaj trochę się zagalopowałem przez to morze w mych uszach, ale powtórzę raz jeszcze, broń chemiczna jest przede wszystkim niebezpieczna dla ludzi, jest projektowana tak, żeby szkodzić ludziom, więc samo posiadanie arsenału, jakim jest broń chemiczna, powoduje, że stwarzamy przede wszystkim niebezpieczeństwo dla ludzi na naszym obszarze. I właśnie to była ta główna decyzja, dlaczego podjęto decyzję o zatapianiu. Świadomość tego zagrożenia jest, mimo że intuicyjna, naukowo udowodniona dosyć niedawno ten negatywny wpływ broni chemicznej w dawkach mniejszych niż te śmiertelne i to w odległości większej niż bezpośrednie rażenie, gdyż w Puerto Rico, na wyspie Vieques, nadal znajduje się poligon wojskowy, na którym testowano olbrzymie ilości broni chemicznej i w tej chwili notuje się wśród mieszkańców tych obszarów graniczących z poligonem większą śmiertelność na raka, większą ilość zachorowań na raka i różnych chorób towarzyszących ekspozycji na te toksyny. Ale wracając do Morza Bałtyckiego, w samym Morzu Bałtyckim zatopiono 50 tysięcy ton broni chemicznej, która głównie pochodziła z obszaru III Rzeszy. I tutaj powrót do tego pierwszego slajdu, czyli 50 tysięcy ton broni chemicznej nie znaczy, że wrzuciliśmy 50 tysięcy ton toksyn. Te bojowe środki trujące, czyli te toksyny, stanowiły 15 tysięcy ton, czyli mniej więcej 1/3. Największą ilość zatopionej na Bałtyku broni stanowił iperyt siarkowy, bo aż 80%, a resztę stanowiły tabun, luizyt, adamsyt oraz olej arsenowy. I tak samo jak w przypadku pierwszego zatapiania tego, które, jak cytowałem, zatopiono gdzieś pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi na Atlantyku, to mimo że minęło kilkadziesiąt lat od tego obszaru, to nadal lekceważąco podchodzono do wielu aspektów tego problemu. Początkowo wszystkie kraje umówiły się, że te arsenały broni chemicznej będą zatapiały bardzo głęboko, gdzieś na 4000 metrów. Jednak, jak macie pewnie wszyscy świadomość, takie głębie są stosunkowo daleko od lądu, a zwłaszcza są niedostępne z perspektywy Morza Bałtyckiego, które jest morzem bardzo płytkim, bo szelfowym. Mimo wszystko podjęto decyzję, że na Morzu Bałtyckim zatopimy w ramach tej utylizacji te 50 tysięcy ton broni i wybrano początkowo obszar Gotlandii, głębi gotlandzkiej, jako ten obszar, na którym ta broń miała być zutylizowana. Jednak to też okazało się zbyt dalekie z perspektywy ekonomii całego przedsięwzięcia, więc najbliższą głębią, która sprawiała nadzieję, że będzie niedostępna i ten problem rzeczywiście ukryje, była głębia bornholmska, gdzie zatopiono znaczną większość amunicji. Kolejnym aspektem tego zatapiania i takiej niefrasobliwości jest to, że znikając za horyzontem, ludzie i żołnierze znajdujący się na tych barkach i statkach, które wiozły ten arsenał, zaczynali odczuwać
podejrzewam pewien niepokój, bo jeżeli mamy olbrzymią ilość bomb, na których jest napisane Achtung i wiemy, co w nich się znajduje, to nie jest to komfortowe przebywać na tym samym pokładzie z takim dużym ładunkiem, więc jak tylko znikali za horyzont, to najprawdopodobniej jest to... Niektóre takie nasze odkrycia z Morza Bałtyckiego sugerują, że rzeczywiście to mogło mieć miejsce. Zaczęto proces zatapiania już dużo bliżej brzegu, czyli nie na tym wyznaczonym obszarze, ale po prostu obiekt za obiektem w czasie płynięcia na Gotlandię wyrzucano za burtę pociski i bomby, beczki, często jeszcze strzelając do nich z karabinów maszynowych po to, żeby zatonęły. Czyli mimo, że były oficjalne obszary, na których ustalono, że będzie zatapiana broń chemiczna, to już na dzień dobry wiemy, że te obszary są ich zakres, ich granica nie jest tak wyraźna jak na mapie. Mało tego, podczas badań w projekcie HEMSI odkryliśmy i udowodniliśmy, że istnieją także nieoficjalne miejsca zatapiania i takim miejscem jest Głębia Gdańska. Na szczęście ilości zatopione tutaj broni są dużo mniejsze niż na Bornholmie, jednak nawet wojska ani administracja morska nie miała świadomości ich istnienia, dopóki tak naprawdę za temat nie wzięła się nauka. Swoją drogą, jest pewną ironią losu, że obszar Morza Bałtyckiego jest miejscem, na którym prowadzi się w tej chwili olbrzymią większość badań związanych z problemem zatopionej broni chemicznej, a równocześnie pewnie po wszystkich wcześniejszych prezentacjach macie już świadomość, że Morze Bałtyckie jest równocześnie bardzo, bardzo wrażliwym i już odczuwającym skutki antropopresji morzem. Jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo płytkie. Średnia głębokość to tylko 50 metrów, a średnia głębokość oceanów to aż 4000 metrów. Morze Bałtyckie jest, jak to mawiał profesor Skóra ze stacji na Helu, najsłodszym morzem świata. I rzeczywiście, jak spojrzymy na jego zasolenie, to widzimy wyraźny gradient zasolenia z zachodu na wschód. U nas, w naszej polskiej strefie, części Bałtyku, mówimy, że jest to 7 promili, kiedy typowe oceaniczne zasolenie to 35 promili, czyli jest u nas pięciokrotnie mniej soli w morzu. Poprzez swoją głębokość i położenie, którym jest otoczenie lądem, bo jest to Morze Śródlądowe, Morze Bałtyckie ma bardzo ograniczoną wymianę wód ze wszechoceanem, więc wszystko, co wrzucimy do tego morza, dużo trudniej się z niego wydostaje. Ale też jest jeszcze jedna konsekwencja ograniczonej wymiany wód. I są to tak zwane Major Baltic Inflows, czyli wlewy z Morza Północnego, które są zjawiskiem zachodzącym mniej więcej raz na 10 lat i polegają one na tym, że w wyniku działania odpowiednich warunków atmosferycznych i odpowiedniego kierunku wiatrów olbrzymie masy gęstej i wysoko zasolonej i dobrze natlenionej wody są wlewane z Morza Północnego do Bałtyku. I o ich efekcie na te obszary, które badamy w ramach badania wpływu zatopionej broni chemicznej, jeszcze Wam powiem. Ale właśnie, co należy pamiętać o Morzu Bałtyckim, to ono jest już i bez tej broni znajduje się pod wpływem silnej antropopresji, która głównie objawia się przez eutrofizację, której efektem jest powstawanie olbrzymich obszarów tak zwanych pustyń bentosowych, o których też za chwilę opowiem. Wracając do
Czy wracając do tego, co powiedziałem na początku poprzedniego slajdu, że ta ironia losu jest taka, że wszystko, co badamy związanego z bronią chemiczną, badamy na Bałtyku, czyli na tym morzu, które już jest bardzo zmienione pod wpływem naszej działalności. I pozostawię to pytanie Wam do odpowiedzi, a pytaniem tym będzie, że skoro na takim morzu jak nasze te efekty oddziaływania tej broni, które Wam pokażę, są na tyle wyraźne, to co może dziać się w innych miejscach, które są niebadane, a na całym świecie zatopiono dużo, dużo więcej broni chemicznej niż w Bałtyku. W samym tylko Skagerraku, sąsiadującym bezpośrednio z Morzem Bałtyckim, zatopiono 200 tysięcy ton. To wyobraźcie sobie, co dzieje się w tamtych obszarach i jak tam silna byłaby ta potencjalna odpowiedź środowiska, którą będę Wam prezentował. A wracając do badania broni chemicznej, to myślę, że pewnym ciekawą obserwacją tego progresu w naszych badaniach będą nazwy projektów, które udaje nam się zdobyć jako Instytutowi Oceanologii. To są projekty wykonywane w ramach konsorcjum instytucji naukowych z całego obszaru Morza Bałtyckiego i czasami też organizacji typu NATO. I na początku było HEMSI, czy był jeszcze wcześniejszy projekt MERCW, ale tutaj chciałbym się skupić na tych trzech projektach, w których rzeczywiście uczestniczyłem i które przyczyniły się do znacznego wzrostu dostępnej wiedzy dla nauki. To pierwszy projekt to było HEMSI, czyli Chemical Munitions Search and Assessment, czyli na początku jej szukaliśmy, bo to, że ona była wrzucona, to ktoś tam zaraportował. Jak już wspominałem, te raporty były mniej lub bardziej dokładne, bardzo niestaranne, czasem tajne, czasem wręcz zniszczone, więc w zasadzie zaczęło się od pogłoski, że zatopiono tę broń chemiczną. Potem były dowody, że rzeczywiście jakieś przypadki wyrzucenia iperytu na brzeg były rejestrowane, były poparzenia rybaków w sieciach. Więc pierwszym zadaniem świata nauki było pojechać tam i w ogóle tę broń znaleźć. I to był ten search and assessment w HEMSI. Następnie jak ją znaleźliśmy i zaczęliśmy rozpoznawać, co tam się dzieje dookoła, to zaczęliśmy ten problem monitorować. Czyli następnym projektem był Modum Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat. I powoli wchodzimy w etap, w którym nasza wiedza rzeczywiście pozwala nam wspomóc administrację morską i administracje państwowe do w końcu zdecydowania, czy ten problem rzeczywiście jest problemem. I wchodzimy w erę projektu Diamond, który teraz jest przedłużony w projekt Diamond 2. I nazwa tego projektu to Decision Aid for Marine Munitions. Czyli najpierw szukaliśmy, potem monitorowaliśmy, teraz staramy się wspomóc decyzję. I w ogóle, żeby zacząć mówić o broni chemicznej, to warto by było wiedzieć, czy to w ogóle jest toksyczne w wodzie, bo to, że coś jest toksyczne na lądzie albo toksyczne dla ludzi, kiedy wdychamy, to wcale nie znaczy, że coś będzie toksyczne w wodzie. Wiele związków chemicznych się nie rozpuszcza, wiele związków chemicznych ulega hydrolizie, czyli przekształcaniu pod wpływem obecności wody. I tak właśnie jednym z zadań mojej pracy było stwierdzenie, czy w ogóle było oszacowanie tak zwanych progów toksyczności ostrej z bojowych środków trujących i do tego wykorzystuje się organizm modelowy, jakim jest dafnia magna. Testy te przeprowadziłem na przestrzeni ostatnich kilku lat przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Uniwersytetem Warszawskim. I tutaj po lewej stronie takim dosyć mało precyzyjnym kółeczkiem żółtym na zdjęciu zaznaczona jest kropelka iperytu, który badaliśmy między innymi. Ogólnie przebadaliśmy około 20 związków. Mamy dosyć ciekawe wyniki, które pozwalają nam w końcu kategorycznie odpowiedzieć na pytanie, czy te związki są toksyczne, czy nie.
jednak ta ostra toksyczność to jest mało istotne z punktu widzenia ekologii, mało istotna informacja, gdyż jest to de facto działanie, bezpośrednie oddziaływanie na pojedynczy organizm, na organizm jako indywiduum. Bardziej istotne z punktu widzenia ekosystemu są efekty toksyczności chronicznej, które także badamy. Jednak są one długotrwałe i stosunkowo skomplikowane, dlatego największy wysiłek póki co rzuciliśmy na badanie tych progów toksyczności ostrej. I tak wyszło nam, że wbrew wielu głosom, które twierdziły, że te związki się nie rozpuszczają, w ogóle ich biodostępność będzie zerowa, to nie jest problem. Wyszło nam, że duża część z tych związków, a zwłaszcza związki zawierające w sobie arsen, są wręcz spektakularnie toksyczne w wodzie. Jeden ze związków, fenylodichloroarsyna, czyli po niemiecku fificus, czyli cwany, jest rzeczywiście cwany nawet w tej wodzie. On stwarzał problemy przy produkcji, przy przechowywaniu, a tutaj jeszcze okazuje się, że stwarza także problemy natury ekologicznej. Otóż podczas analiz chemicznych jednym z aspektów, czy tam jednym z... Każda metoda analityczna ma swoje progi wykrywalności, czyli taki limit detekcji. I w czasie naszych badań okazało się, że limit detekcji tej fenylodichloroarsyny jest w zasadzie poziomem, tym progiem toksyczności, czyli momentem, w którym możemy stwierdzić, że ten związek jest toksyczny. Czyli tak naprawdę jadąc gdzieś pobierając próbki osadu gdzieś w Bałtyku, wykrywając ten związek, wykryjemy go w ilości, która już jest niebezpieczna dla organizmów znajdujących się w osadzie. Jest dosłownie na granicy tego progu wykrycia. Czyli wszystkie stężenia poniżej tego progu wykrycia, my ich nawet nie obserwujemy, a one dalej potencjalnie są szkodliwe. Czyli to jest dosłownie zagrożenie, które możemy przeoczyć w naszej pracy. I dlatego te testy jednak okazały się bardzo wartościowe, mimo tej pozornej, ekologicznej, małej przydatności. Kolejną grupą związków, którą przebadaliśmy, tak jak na zdjęciu tam było, jest iperyt i związki siarkowe. I tutaj widzicie szlak, proces przemiany iperytu w środowisku wodnym. Jak widzicie, iperyt sam w sobie, tutaj nie mam pointera laserowego, nie wiem, o, mogę pokazać myszką. Iperyt jest tym związkiem i może on podlegać wielu różnym przemianom w wodzie pod wpływem obecności samej wody, pod wpływem obecności innej cząsteczki iperytu, pod wpływem obecności związku, produktu hydrolizy iperytu. I tak tworzy się wręcz, ktoś mógłby powiedzieć, nieskończona ilość możliwych kombinacji różnych związków, które mogą mieć potencjalne szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Czyli nawet jeżeli sam iperyt byłby nietoksyczny w wodzie ze względu na to, że jest nierozpuszczalny, to jego produkty rozkładu i przemiany mogą nimi być. Bo jak widzicie, jest duża ilość potencjalnych połączeń i potencjalnych związków, które mogą powstać. W zasadzie musielibyśmy każdy z nich badać, żeby wiedzieć, czy ta toksyczność rzeczywiście będzie zaobserwowana. Powiedziałem, że gdyby iperyt nie był toksyczny, jednak w tych samych badaniach, które przeprowadziliśmy, wyszło nam, że niestety, i to wbrew temu takiemu ogólnemu poglądowi, który jest w sumie słuszny, że iperyt jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, nawet w tych słabych ilościach rozpuszczanego, biodostępnego związku, będzie on wykazywał negatywne efekty na te dafnie, które są organizmem modelowym.
Ale co ciekawe, i to jest nawiązanie do tego, o czym mówiłem, że ten szlak metaboliczny albo szlak przemian iperytu może być zaskakujący, jest to, że jeden z produktów jego przemiany, czyli 1,2,5-tritiepan, wyszło nam, że jest dużo bardziej toksyczny od iperytu. I to jest zaskakujące w pewien sposób, a z drugiej strony, dlaczego miałoby tak nie być? I wracając tutaj do tej toksyczności chronicznej, o której mówiłem. Toksyczność chroniczna zakłada, że organizm, na który eksponujemy związek, czy tam związek ten, nie powoduje śmiertelności tych organizmów, ale powoduje takie subletalne, czyli niezwiązane ze śmiercią, ale wpływające negatywnie na życie tego organizmu, efekty. I jednym z takich efektów jest na przypadku Dafni, czyli znowu tego samego związku, tego organizmu, dzietność albo umiejętność tego organizmu do rozmnażania się. Dafnie są bardzo specyficznym organizmem. One jako do rozmnażania się nie potrzebują partnerów różnych płci przez dużą część czasu. Zachodzi w samicach Dafni, mogą się w procesie partenogenezy pojawiać jej małe klony. Jaja, z których będą wykluwać się kolejne matki, które będą produkować kolejne pokolenia klonów. Dlatego to jest jeden z powodów, dla których ten organizm w ogóle został organizmem modelowym, gdyż pomiędzy różnymi organizmami w ramach tej samej próbki, tej samej wyklutej kohorty tak zwanej, mamy do czynienia z klonem, czyli jego zmienność genetyczna jest stosunkowo mała, więc jakiś wpływ cech osobniczych nie będzie tutaj nie będzie tak silnie warunkował odpowiedzi tego organizmu. I tutaj dla przykładu pokazałem dwa związki. Po lewej jest Clark 1, czyli związek arsenowy, który okazało się już w mikrogramach na litr, czyli w bardzo niskich stężeniach, powoduje, że że w odniesieniu do kontroli, czyli do organizmu, do wartości ilości potomstwa produkowanej przez organizmy, które nie były poddane wpływowi badanego przez nas związku, czyli w tym wypadku bojowego środka trującego, że ponad połowa mniej potomstwa była produkowana przez te dafnie w obecności już 10 mikrogramów tego związku na litr. A w kontrze do tego jest bezpośredni produkt hydrolizy iperytu, czyli tiodiglikol, który w ogóle, można wręcz powiedzieć, nie indukuje żadnych negatywnych efektów na rozmnażanie się dafni. I między innymi właśnie brak obserwacji toksycznych efektów tiodiglikolu, czyli bezpośredniego produktu ekspozycji iperytu na wodę, powodował, że do tej pory wielu ludzi uważało iperyt za bardzo małe zagrożenie dla środowiska wodnego. Dopiero nasze badania poprzednie po raz pierwszy udowadniają, że iperyt zachowuje toksyczne właściwości w wodzie, mimo że bardzo szybko ulega tej hydrolizie. Dosłownie kilka minut wystarczy, żeby przykładowo dafnia na dafni pojawił się jakiś pęcherz, który spowoduje, że nie będzie ona mogła w sposób normalny pływać i po prostu umrze z powodu tego, że nieefektywnie będzie się odżywiać. Ale tak naprawdę większość naszych badań, które prowadzimy,
znajduje się, ma miejsce na morzu. Te laboratoryjne badania to jest mała część tego, co robimy. Większość naszych badań odbywa się na morzu i tutaj jest zdjęcie takiego autonomicznego pojazdu podwodnego, AUV, które wykorzystujemy do mapowania obszarów zatapiania broni, do którego jeszcze podpięty jest magnetometr, czyli urządzenie wykrywające zmianę w polu magnetycznym, dzięki czemu jesteśmy w stanie potwierdzić, że obiekt, który znajduje się na dnie, jest wykonany z metalu. I samo w sobie to AOV jest wyposażone w bardzo dobrej rozdzielczości sonar boczny, przez co otrzymujemy bardzo dobrej rozdzielczości obraz dna. Dodatkowo w nosie tego pojazdu zlokalizowane są sondy CTD, które pozwalają nam mierzyć bezpośrednio różne parametry środowiskowe. I w momencie, jeżeli mamy pozytywne wykrycie sonarem bocznym jakiegoś obiektu, który przypomina coś, co mogłoby być bombą, a równocześnie jest silny sygnał z magnetometru, spuszczamy tam na obszar tych badań tak zwane ROVy, czyli Remotely Operated Vehicles. To są takie roboty podwodne wyposażone w bardzo czułe kamery, w tym w naszym przypadku w kamerę akustyczną, która pozwala nam widzieć za pomocą dźwięków, czyli nawet jeżeli dno jest bardzo zamulone i jest tam bardzo duża ilość zawiesiny w okolicach tych obiektów, to jesteśmy w stanie je zlokalizować. Ale też posiada możliwość bardzo cenną dla nas pobrania materiału bezpośrednio przy obiektach. I dzięki temu, dzięki zastosowaniu wielu z różnych technik oceanograficznych, ale w tym tego typu robotów, udało nam się potwierdzić, że rzeczywiście w pobliżu tych obiektów, ale także w miejscach, które są bardzo oddalone od obszarów zatapiania, w osadach znajdujemy broń chemiczną albo produkty jej degradacji. Znaczy nie broń chemiczną, a bojowe środki trujące. I właśnie, żeby poznać te miejsca, te obszary zatapiania, wykonaliśmy kilka lat temu tak zwany opis habitatów, czyli wykonaliśmy szereg analiz oceanograficznych, hydrologicznych, modelowania, badań stężenia różnych metali ciężkich w osadach na tych obszarach, żeby wiedzieć, czy na ile, żeby znać tak zwany background tego problemu, czyli żeby wiedzieć nie tylko, że szukamy tej broni chemicznej, ale także gdzie dokładnie tego szukamy, ale jeśli chodzi o to, czym dokładnie są te obszary, co je charakteryzuje, czy zachodzą tam inne procesy poza obecnością broni chemicznej, które mogłyby warunkować, że tam na miejscu są jakieś negatywne obserwacje potencjalnego wpływu tej obecności tej amunicji. I tak okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, bezpośrednio w tych miejscach zatopienia broni chemicznej mamy do czynienia z permanentną lub tymczasową anoksją, czyli brakiem tlenu w osadach i w wodach naddennych. A jak wiecie, dla większości życia, zwłaszcza tego wielokomórkowego, tlen jest niezbędny do funkcjonowania. Więc to spowodowało, że bardzo trudno jest bezpośrednio w tych miejscach zatapiania powiedzieć, jaki jest ich wpływ na faunę i florę, gdyż ich tam nie ma. Florę z tej przyczyny, że jest to za głęboko, 100 metrów czy głębokości poniżej 70 metrów są niewystarczającym źródłem, znaczy światło docierające do dna, światło nie dotrze do dna na tych obszarach, więc nie ma możliwości prowadzenia tam procesów fotosyntezy. Równocześnie nie ma tam tlenu, więc nie ma tam za bardzo miejsca dla życia tych organizmów zwierzęcych. W tych obszarach znaleźliśmy bezpośrednio bomby. Tutaj mamy zdjęcie z AUV, z sonaru bocznego,
zdjęcia, obrazowanie akustyczne. To jest bomba KC-250, która zawierała najprawdopodobniej i peryt. Tak ona wygląda, gdy tam schodzimy. Jak widzicie, nie jest to zbyt czytelny obszar, bo właśnie nie ma tam bezpośrednio docierającego światła z nadpowierzchni, a równocześnie jest bardzo dużo zawiesiny, przez co, która odbija światło z reflektorów, dlatego bardzo przydatne w takich miejscach są te kamery akustyczne, o których wspomniałem. I żeby najprostszym indykatorem zmian albo zagrożenia, albo wpływu jakiegoś jakiegoś oddziaływania na środowisko morskie lub w ogóle środowisko wodne, jakiejś substancji, jakiegoś procesu, są analizy makrofauny. Makrofauna to są wszystkie te organizmy, które są większe niż pół milimetra, czyli wszystkie małże, wszystkie skorupiaki, wszystkie zwierzęta żyjące w dnie, w osadzie lub na jego powierzchni. Niestety właśnie przez to, że tam nie ma tlenu, to przez większość naszych, w trakcie większości naszych operacji w tych miejscach zatapiania nie widzieliśmy w ogóle żadnego życia na poziomie wielokomórkowym, a przynajmniej tak zwanego bentosu, czyli tych organizmów, które żyją na dnie. Jednak w ramach, w naszym zakładzie ekologii specjalizujemy się również w badaniach organizmów, które są mniejsze niż pół milimetra, a równocześnie są organizmami wielokomórkowymi. I tutaj okazało się, że życie istnieje. Jednak nawet tak odporne organizmy na oddziaływanie niekorzystnych warunków środowiska jak nicienie, które bardzo długo mogą żyć bez obecności tlenu w osadach i świetnie sobie radzą, nawet tak silne organizmy musiały dostosować bardzo oryginalne i stosunkowo rzadkie przystosowanie, jakim jest jajożyworodność. I tutaj w tej górnej części tego zdjęcia spod binokularów widzicie Państwo, że nicień, czyli organizm o stosunkowo prostej budowie, który z reguły, może niekoniecznie ten gatunek, ale z reguły tego typu organizmy rozmnażają się masowo, wyrzucając z siebie jaja, uznały tę typową metodę reprodukcji za nieskuteczną i stwierdziły, że jednak lepiej być odpowiedzialnym rodzicem i hodują młode pokolenie bezpośrednio w sobie, tak jak jaszczurki można by porównać. Czyli ta presja tego środowiska, tego braku tlenu sama w sobie jest na tyle silna, że ciężko nam by było jeszcze tam na miejscu udowodnić, że ta broń chemiczna, która tam leży niedaleko, jest tym czynnikiem, który dodatkowo gdzieś bardzo utrudnia życie tym organizmom, bo ich po prostu tam prawie nie ma. Jednak jest to zjawisko, o którym wspomniałem, jakim jest wlew bałtycki. I największy, ostatni wlew na Bałtyku, a przynajmniej ostatni, o którym ja słyszałem, był w 2014 roku, w grudniu. I tutaj widzicie, że to są stacje, to są wyniki liczebności mejofauny na danych obszarach uśrednione w głębi bornholmskiej, w głębi gotlandzkiej i w głębi gdańskiej. I widzicie, że w 2014 nie było nas na Bornholmie, nie mamy wyniku, nie mamy żadnej informacji. Natomiast w 2015 roku, w marcu, tuż po tym wlewie, ale jeszcze przed tym, zanim wlew bezpośrednio dotarł na Bornholm, praktycznie tam nawet nie było tych nicieni. Jednak rok później, czyli w momencie, w którym jeszcze pozostałości tego tlenu przyniesionego przez wlew w Bornholmie były, mamy wyjątkowo silny skok liczebności mejofauny na tym obszarze, który niestety wraz z zanikiem tlenu rok później zaczyna stopniowo spadać.
Nie mam jeszcze wyników z 2018 roku, ale podejrzewam, że może być to wynik podobny do tego z 2015. Czyli mamy dowód na to, że wlewy same w sobie zwiększają liczebność tych z pozoru niewidocznych dla nas, dopóki nie spojrzymy pod binokularem organizmów. Ale też te wlewy spowodują wzrost bioróżnorodności lokalnej. I między innymi pojawiły się na tym obszarze dawno niewidziane harpaktikoida, które są skorupiakami żyjącymi między ziarnami piasku, czy tam między ziarnami osadu. I są to organizmy, które bardzo silnie potrzebują tlenu. Ich tolerancja na zaniki tlenu jest bardzo mała, przez co już właśnie w 2017 roku w ogóle ich nie obserwujemy. Wlew to także powrót makrofauny, gdyż właśnie w 2016 roku zaobserwowaliśmy podczas inspekcji zatopionych obiektów pływającą swobodnie organizmy Monoporei SP, czyli ciężko było na podstawie zdjęcia z rowu bezpośrednio określić, jaki to był gatunek. W każdym razie bezpośrednim czynnikiem powrotu tych organizmów w to miejsce był wlew, gdyż znowu rok później one zniknęły. Aczkolwiek powrót tych organizmów, chociaż na jeden rok w dekadzie, powoduje, że jeżeli tam jest ta broń chemiczne, te zbojowe środki chemiczne trujące są w osadzie i są biodostępne, powoduje to, że przez ten 1 na 10 lat mogą te organizmy być eksponowane na negatywne działania tych związków. Co też wiąże się z powrotem makrofauny, to to, że za nimi przychodzą dorsze. I dorsze to organizmy, które wyjątkowo lubią głębię bornholmską, bo dla populacji dorsza, wschodniej populacji dorsza, głębia bornholmska jest miejscem, w którym ona się rozradza. I dorsze, pomimo tych braków tlenu, obserwowaliśmy za każdym razem. Jest to ryba migrująca, ona potrafi, nie jest dla niej, tak jak w przypadku organizmów żyjących na dnie, problemem wypłynięcie kilkanaście metrów ponad tak zwaną haloklinę, czyli ponad warstwę wody, w której nie ma tlenu. Nie, dorsz może sobie może przebywać w obszarze pozbawionym tlenu, a przez to, że raz na jakiś czas odwiedzi miejsca, w których ten tlen jest i nasyci swoje ciało tlenem, tak żeby móc znowu spływać do tych głębszych miejsc. Widzieliśmy tam także różnych przedstawicieli ryb flądrowatych, jednak bardzo ciężko z uwagi na to zamulenie, o którym mówiłem, było nam powiedzieć, jakie to były dokładnie gatunki, ale też w wyniku badań akustycznych i obserwacji dna możemy stwierdzić, że wraz z rybami w tych obszarach, w których teoretycznie odradza się prowadzenie działań związanych z rybołówstwem, widzimy ślady trałowania, czyli ciągnięcia przez statki badawcze sieci, mam nadzieję, nie dennych, tylko pelagicznych, czyli takich płynących nieco nad dnem, których zadanie jest właśnie, jak to w przypadku sieci, łowienie ryb. I jest to pewna konsekwencja, że wraz z wlewem pojawia się makrofauna, ta makrofauna spowoduje, że częściej będą w tym obszarze ryby. Jak będą tam ryby, to jest spora szansa, że będą też rybacy. I bardzo często w przypadku dorszy i ryb łowionych na Bałtyku takie urban legend to było, że ryby są owrzodzone i to jest wpływ iperytu. Tego się nam jako badaczom broni chemicznej bezpośrednio udowodnić nie udało, gdyż dysponujemy tak zwanym Fish Disease Index. I jest to szereg różnych cech morfologicznych albo na przykład obecności pasożytu, albo zranień, albo jakichś owrzodzeń, które sumuje się czy uwzględnia się, żeby stwierdzić, czy dane ryby w danej populacji z danego obszaru są zdrowe lub chore.
I rzeczywiście w jednym z obszarów takich badań monitoringowych prowadzonych przez Instytut TUNEN, współpracujący z nami w projektach Diamond i HEMSI, w obszarze B13, czyli właśnie w głębi bornholmskiej, rzeczywiście duża ilość ryb, ich ten Fish Disease Index jest wyraźnie wyższy niż na innych obszarach. Ale nie jest on na tyle silny, żeby jednoznacznie stwierdzić, że rzeczywiście ta broń chemiczna doprowadziła do parzenia tych ryb. Tam, jak sami widzieliście, jest już na miejscu szereg dziwnych i smutnych w sumie z perspektywy biologa morza czynników, które mogą powodować, że ryby same w sobie są słabsze. Mało tego, jeżeli nawet łączylibyśmy to z bronią chemiczną, to ciężko jest powiedzieć, co było pierwsze. Czy przez to, że tam jest mało tlenu, te ryby są bardziej podatne na broń chemiczną, czy może przez to, że jest tam broń chemiczna, te wskazania Fish Disease Index są wyższe. Ciężko jest w miejscu, w którym mamy dwa tak silne stresory, stwierdzić, który z nich jest silniejszy i który z nich jest bezpośredni. Natomiast jest pewne wskazanie i tutaj jest wskazanie, by dalej badać te obszary, właśnie przez to, że bezpośrednio w tym Bornholmie rzeczywiście można powiedzieć, niektóre ryby są wyraźnie bardziej chore. Nie wszystkie, nie dotyczy to populacji, dotyczy to części ryb. I to jest jedna z najbardziej niepokojących informacji, jaka pojawiła się w wyniku naszych badań, mówię tutaj o projekcie Diamond, bo okazało się, że w 13% ryb, czyli może właśnie to było tych kilka ryb, które rzeczywiście były słabsze, u 13% złowionych i analizowanych w projekcie Diamond, HEMSI i Modum dorszy, bezpośrednio w mięśniach wykryto produkty degradacji Clarka 1, czyli tego arsenowego bojowego środka trującego, o którym wspominałem wcześniej, który indukował te chroniczne efekty już w niskich stężeniach na dafniach. I tutaj znowu, sam fakt wykrycia jest wystarczająco niepokojący, żeby wznieść raban. Natomiast nie jest to wystarczające, żeby powiedzieć, słuchajcie, od dzisiaj nie jemy ryb z Bałtyku. Nie wiemy, czy te wykrycia, czy te stężenia są rzeczywiście szkodliwe dla ludzi w bezpośredniej dawce, czy to dopiero byłoby na wskutek magnifikacji, czyli zjedzenia przez nas wielu ryb, że my jako konsumenci odczulibyśmy bezpośrednio negatywny wpływ broni chemicznej na nasze życie. Ale tutaj pozwolę sobie na taki mały, zaczepny komentarz, że z tego wynika, że w tej chwili na Bałtyku jedynym usuwaniem broni chemicznej ze środowiska jest łowienie dorsza. A także tutaj warto sobie uświadomić, że skoro coś jest w dorszu, to znaczy, że jest we wszystkim tym, co dorsz zjadł i wszystkim tym, co dorsz zjadło. Czyli dorsz, będąc stosunkowo wysoko w łańcuchu troficznym, będąc drapieżnikiem polującym na inne drapieżniki i inne organizmy, wykrycie tych stężeń w jego mięśniach jest bezpośrednim dowodem, że jeśli chodzi o ten łańcuch troficzny, to w tych niższych poziomach troficznych, czyli pewnie w tej makrofaunie i w mejofaunie, ta broń chemiczna też się musiała znaleźć, gdyż bardzo mało prawdopodobne jest, żeby ten związek dostał się po prostu bezpośrednio z wody lub z osadu do dorsza. To w związku z jego małą rozpuszczalnością byłoby bardzo trudne. Dlatego znowu, nie mogąc bezpośrednio badać tego na miejscu, z racji na to, że ten ekosystem jest już mocno zubożony sam w sobie, musieliśmy poprzeć się kolejnym narzędziem badawczym, czyli do tej pory mieliśmy laboratorium, potem badania terenowe, a teraz mamy jeszcze kolejny rodzaj badań.
jakim jest modelowanie komputerowe i symulacje. I dlatego, mając informację o tym wykryciu w dorszu, postanowiliśmy przeprowadzić prześledzić potencjalną drogę bioakumulacji Clarka 1 w tym dorszu. I tak jak mówiłem, skoro to jest w dorszu, to znaczy, że to jest wszędzie. I najprawdopodobniej, chociaż tutaj w ogóle nie mamy danych, bo to jest na tyle świeże wykrycie, że ciężko jest mówić o, jeżeli mamy wykrycie póki co tylko w dorszach i nie wiemy, czy to jest gdzieś indziej, to równocześnie nie wiemy, czy to jest w jeszcze wyższych poziomach troficznych niż dorsz, a tym poziomem troficznym może być na przykład foka szara. I tutaj w wyniku tej naszej symulacji wyszło nam, że rzeczywiście, co nie dziwi, bo jest to efektem tak zwanej biomagnifikacji, rzeczywiście w ciele foki szarej, przy tych założeniach, że taka ilość, jaką wykryliśmy, znajduje się w dorszach, te stężenia będą wyraźnie wyższe. I jeżeli to coś może być szkodliwe dla dorsza, to podejrzewamy, że też może być szkodliwe dla foki samej w sobie. Ten scenariusz, który przeprowadziliśmy z uwagi na to, że mieliśmy stosunkowo mało czasu, nazwaliśmy scenariuszem Armagedon i założyliśmy, że 3150 ton Clarka 1 zostało uwolnione do środowiska w momencie zero, czyli w dniu początkowym tego modelowania. Modelowanie przeprowadziliśmy przez 120 miesięcy, czyli przez 10 lat. No i okazało się, że rzeczywiście są niektóre gatunki, które mogą posłużyć jako takie bioindykatory lub może nie tyle bioindykatory, ale w których powinniśmy szczególnie szukać tej broni, tych bojowych środków trujących. I tymi gatunkami jest taka Saduria entomon, czyli taki relikt polodowcowy w Morzu Bałtyckim, taki izopod, czyli równonóg, a także właśnie ssaki morskie. I być może w jakimś z kolejnych projektów uda nam się zdobyć materiały pochodzące z tych gatunków, w których udało by nam się stwierdzić, że rzeczywiście w przypadku, jeżeli znajdziemy to w foce albo w ptakach, w organizmach ptaków żywiących się rybami, będziemy mogli bezpośrednio powiedzieć, że to, co bardzo często mówiło się, jest takim lokalnym problemem występującym tylko w miejscach zatopień, jeśli w ogóle, to w tym momencie, jeżeli byśmy wykryli takie obecność tych związków w ciele foki szarej, przykładowo, możemy stwierdzić, że problem ten jest jednak globalny, że dotyczy całego Morza Bałtyckiego. I jest to dosyć ważny kierunek badań w tym momencie. Tak samo jak prześledzenie wszystkich szlaków metabolicznych, bo tak jak Wam pokazałem wcześniej, to co dzieje się z hiperytem w wodzie, to tak samo wchodząc do organizmu, taki związek może w zależności gdzie on się pojawi, czy to będzie wątroba, czy to będzie żołądek, czy to będzie tkanka mięśniowa, może tam w obecności różnych związków produkować kolejne różne związki, które mogą okazać się znowu dużo bardziej toksyczne niż ten produkt wejściowy. I tutaj mówię, że na pewno tak jest, bo mamy w tej chwili najnowszą publikację naszych przyjaciół z Holandii i Niemiec, z Finlandii i Niemiec, którzy udowodnili, że Clark 1, ten w sumie najbardziej przez wszystkich w tej chwili badany związek wchodzący w skład bojowych środków trujących, w ciele, w obecności specyficznych substancji w ciele i w tkankach, produkuje metabolit, który jest tysiąc razy bardziej toksyczny od tego produktu wejściowego.
Czyli ta toksyfikacja narasta po tym, że związek ten rozpuścił się pewnie w tłuszczu, po czym gdzieś połączył z tym związkiem i efekt połączenia tego, tych dwóch związków jest jeszcze bardziej toksyczny niż to, co badaliśmy. Niestety w tych wszystkich badaniach jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku. Z perspektywy osoby zajmującej się bronią chemiczną, wydaje mi się, że postawienie pytania badawczego, jakim jest, czy broń chemiczna, czy bojowe środki trujące są w ogóle toksyczne w wodzie, jest jednym z tych pierwszych pytań, które powinniśmy zadać. Niestety jest to pytanie, na które odpowiedź dostaliśmy dosłownie niedawno, a tak naprawdę opublikujemy te dane dopiero w tym roku, bo właśnie to czynimy. A przypomnę, że 10 lat już te badania na Bałtyku trwają, przynajmniej 10. Niestety ciężko jest fundować naukę, pozyskiwać pieniądze na badania naukowe tylko i wyłącznie z powodu naszej naukowej ciekawości. Bardzo często musimy mieć dowody, że to coś będzie potrzebne i dlatego musieliśmy najpierw w ogóle znaleźć tę broń, później znaleźć te związki uwolnione z broni w osadach, później musieliśmy wykonać tych kilka kroków, żeby udowodnić, że rzeczywiście to jest problem i teraz badajmy to dokładniej. I rzeczywiście to się dzieje, jest coraz większe zainteresowanie świata naukowego tym problemem, jest coraz większe zainteresowanie administracji rządowej, wielu organizacji międzynarodowych. Przoduje tutaj HELCOM, czyli Komisja Helsińska, w ramach której przykładowo w grupie HELCOM Submerged piszemy w tej chwili raport na temat zagrożenia płynącego z obecności wraków broni chemicznej i broni konwencjonalnej w dnie Bałtyku. Ale pewnie też duża część z Was czytała ostatnio albo słyszała o raporcie NIK-u, który też tutaj mocno krytykował albo wskazywał, że Polska zbyt dużo nie robi w temacie zarządzania tym problemem. Niestety duża część krajów ignoruje ten problem równie mocno. Z perspektywy badań naukowych największe w tej chwili, największym, widzę, że tutaj się już Marta pojawia, więc chyba muszę powoli kończyć. To tak tylko powoli. Chciałem dodać, że właśnie wiodącymi ośrodkami badawczymi albo takimi miejscami, w których rzeczywiście tę broń chemiczną i jej wpływ na morza badamy, są Niemcy, Finlandia i Polska w tej chwili, ale współpracujemy ze wszystkimi krajami bałtyckimi i instytucjami z całego basenu, a także z naukowcami z innych kontynentów. I mam nadzieję, że z każdym rokiem w tej chwili będzie coraz więcej informacji, które rzeczywiście będą konkretne. Nie będą już tylko odpowiadaniem na takie problemy jak czy to jest, czy to jest szkodliwe, ale też jak w końcu możemy z tym zacząć, jak możemy w końcu przeciwdziałać temu problemowi. I tak przechodząc do wniosków właśnie, chciałbym Wam przypomnieć, że wbrew wielu założeniom, jakie głosy krytykujące w ogóle tutaj, że rzeczywiście te związki są toksyczne i to wbrew tej intuicji, którą jest, że skoro związek jest słabo rozpuszczalny, to nie będzie czynił problemu w środowisku. Udowodniliśmy, że i peryt sam w sobie jest toksyczny. Mimo, że bardzo szybko hydrolizuje i jest bardzo słabo biodostępny. Udowodniliśmy, i to jest, myślę, bardzo niebezpieczne, że mimo tak silnie zaburzonego obszaru, silnie poddanego wpływowi antropopresji obszaru, jakim jest Bornholm, że tam mimo wszystko, mimo braku tych organizmów, mimo małej bioróżnorodności i tak zachodzi do bioakumulacji BST, to co może dziać się w Skagerraku, który jest obszarem głębszym, o dużo większej bioróżnorodności i o dużo większej ilości tej arsenowej broni chemicznej, która była tam zatopiona. A tutaj ten szósty punkt to jest taka analogia, bo pamiętam, jak na studiach oceanografii w Gdyni, na bodajże oceanografii chemicznej, mieliśmy na egzaminach pytania, jak pachną różne gazy bojowe, czy tam różne bojowe środki trujące.
I to było dosyć absurdalne, bo te nazwy same w sobie są skomplikowane, te zapachy były dziwne, ale jeden zapamiętałem. To był, że Luizyt pachnie pelargoniami. I powiem szczerze, nie za bardzo nawet wiem, jak pachną pelargonie, albo nic to we mnie w głowie nie wzbudzało od razu jakiegoś wspomnienia sensorycznego. Natomiast jak pracowaliśmy z Luizytem, jest to substancja bardzo lotna, czyli wystarczy otworzyć nawet pod silnym wyciągiem buteleczkę, a i tak parę tych cząsteczek gdzieś tam ucieknie w eter. I rzeczywiście jest to bardzo dziwne uczucie, jak się stoi w laboratorium i nagle czuje się pelargonię i wie się, że się bada Luizyt. I jest to jedno z bardziej absurdalnych przeżyć, jakie miałem w życiu, a powiem szczerze, trochę przeżyłem, więc mam nadzieję, że nasze morze nie będzie nigdy pachnieć jakimiś dziwnymi zapachami, tylko będzie pachnieć morzem. Może na tym bym zakończył. Dziękuję. Trochę mówiłem za długo, lanie wody wzięło mi się z tego, że byłem na rejsie i w zasadzie nie było do kogo gadać za bardzo poza ludźmi z załogi, a tutaj nie wiem, ile osób nas ogląda, ale poczułem potrzebę wylania z siebie tego, co tam się gnieździło. No, troszkę nas jest i dzięki bardzo, Michał. No, na pewno dla wszystkich to było bardzo interesujące. Przyspieszałam tylko dlatego, że chciałam jeszcze nam dać chwilkę, moment chociaż na kilka pytań. Dużo się pytań pojawiło, niestety przepraszamy, no na wszystkie nie uda nam się odpowiedzieć, ale wyłapałam trzy takie główne wątki powtarzające się w pytaniach i wydaje mi się, że one są takie do ciebie bardziej osobiste i dotyczące twoich odczuć. Pierwsze pytanie, jeśli mogę takie ubrać, zbierając kilka, jest takie: kiedy według ciebie może nadejść to taka godzina zero? Czy w ogóle zakładasz, że może nastąpić taki moment, od którego jakby więcej tych substancji może się zacząć uwalniać? Czy coś na ten temat możesz nam powiedzieć? Nie umiałbym odpowiedzieć na to pytanie, bo jak widzicie, każdy związek może inaczej reagować. Być może my jeszcze nie wiemy o tym, że istnieje jakiś metabolit, który rzeczywiście sieje pogrom. Być może to, co my obserwujemy właśnie jako te śmiertelności i zaburzenia tej bioróżnorodności nie wynika tylko z braku tlenu, ale też z obecności broni. Jakby dopóki Bałtyk nie stałby się takim czystym i niezaburzonym ekosystemem, do tego czasu ciężko by było powiedzieć, czy ta broń rzeczywiście go truje. No wiemy, że w Skagerraku jednak te ryby żyją i w innych obszarach, gdzie ta broń była zatopiona, ryby żyją. Nie wiemy z kolei, czy tam już się to uwalnia, albo w jakim stopniu to się uwalnia. Nie wiemy w ogóle, ile się uwolniło. Wiemy tylko, że jest obecne w osadach. Nie wiemy, czy uwolniło się tylko i wyłącznie przez korozję, czy też przez to, że te na przykład beczki były wyłowione i wyrzucone w innym miejscu. Znaczy to akurat wiemy, ale ciężko jest nam w ogóle powiedzieć, ile tego się uwolniło. Może to jest samo w sobie taką dosyć optymistyczną perspektywą, że my to już badamy, a tak naprawdę tego jeszcze nie obserwujemy. To jest bardzo duża rzadkość w świecie nauki. Z reguły te wszystkie badania dotyczące tego antropocenu są badaniami, które wskazują, że już jest za późno. Czy tu jest za późno, ciężko jest powiedzieć. Moim zdaniem za późno jest na pewno, skoro to się już uwolniło i bioakumuluje, ale czy to jest wielki problem, to wymaga jeszcze wielu dokładnych badań. Natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo dużym pozytywem tego problemu. To jest coś, co chciałem powiedzieć na starcie, ale mi się zapomniało, ale dobrze, że teraz się pojawiło. Jest coś takiego bardzo często jak legacy, w sensie dziedzictwo. Na przykład w przypadku eutrofizacji robimy teraz dużo, żeby zatrzymać te nawozy, które dostawały się rzekami i wodami gruntowymi. Ale mimo wszystko efekty tych naszych działań zobaczymy bardzo późno, bo w Morzu Bałtyckim ta ilość zdeponowanych związków fosforu i azotu jest na tyle duża, że tam będzie przez długi czas pojawiało się tak zwane legacy, czyli dziedziczny azot, ten już nabyty. W przypadku broni chemicznej mamy do czynienia tylko z legacy. Zniknęła dostawa.
nigdy nie będzie, znaczy mam nadzieję, no to są obszary, na których rzeczywiście tę broń chemiczną raz na jakiś czas się używa. Na szczęście to są znikome ilości. Niemniej nie produkujemy tego już tyle. Uczymy się to niszczyć w sposób efektywny. Jest to wręcz zabronione i nie jest to dostarczane do morza. Być może są jeszcze jakieś rzeki, którymi gdzieś tam z wód gruntowych, spod fabryk, w których produkowano jakieś ilości tych związków nadal będą się uwalniać, ale de facto wyjmując każdy z obiektów, ale oczywiście robiąc to w bardzo bezpieczny sposób i przemyślany, będziemy usuwać bezpośrednio to źródło. Jest to moim zdaniem pewna dająca nadzieję cecha tego problemu, że nie dorzucamy już tego, jak z dwutlenkiem węgla. No, co byśmy nie zrobili, cały czas będziemy go dostarczać. Nawozy też będą się dostarczać, mimo że mniej. Ale z tą bronią na szczęście się opamiętaliśmy. Okej, dzięki. No i drugi wątek i pytanie. Też wspomniałeś właśnie o korozji, teraz wspomniałeś o tym bezpiecznym sposobie wyjmowania, wydobywania. Ja wiem, tylko teoretycznie. To są kolejne etapy jakby waszych projektów, no, ale dużo się tak jakby w doniesieniach mediów dużo słyszymy o tej korozji. Czy w takim razie są jakieś sposoby potencjalne, wiem, że jeszcze przez was nieprzetestowane, możliwe, niezbadane, ale potencjalne sposoby na zabezpieczenie czy wydobycie tych materiałów? Są, były różne plany, aczkolwiek ja bezpośrednio jeszcze nie uczestniczę w takich rozmowach, więc nie umiałbym ci odpowiedzieć, na ile to jest. Na pewno są różne projekty realizowane lokalnie bądź przy współpracy międzynarodowej, w których testuje się różne miejsca. Na pewno istnieje różne metody, na pewno istnieje technologia, która pozwalałaby to bezpiecznie usunąć. Natomiast tutaj mówimy o czymś utopijnym, bo koszty takich procedur mogą na przykład bardzo przekraczać koszty, nie wiem, ulepszania Morza Bałtyckiego na innych, innych stron. W sensie, po co może ta broń rzeczywiście, samo to, że się zbiła, akumulowała, de facto wielkim problemem dla nas i dla przyrody nie będzie. Nie umiemy tego odpowiedzieć. Może tam zabije kilka ryb, ale z perspektywy całego morza może nie będzie takim samym problemem, jakim jest coś, co możemy zlikwidować w bardziej efektywny sposób. W sensie to jest zawsze ten problem z dostępnością środków. Więc czy to jest gra warta świeczki? Nie jest to rolą środowiska naukowego dawać takie odpowiedzi. Jest to na pewno decyzja polityków, bo to oni odpowiadają za finanse, za te finansowe aspekty. Świat nauki dostarcza wskazówek. I rekomendacji. Zakładam, że jakieś rekomendacje z waszej strony. Tak, i rekomendacje. Właśnie chociażby ten raport Helkomowski jest, jakby nie było, rekomendacji. Zasugerujemy istniejące metody i tak dalej, i tak dalej. To jest miejsce, które zbiera całą dostępną wiedzę, ale to nie my podejmiemy te decyzje. Między innymi właśnie dlatego, żeby ułatwić taką decyzję, bo tak samo innym problemem będzie beczka iperytu, która jest niezardzewiała, a innym będzie skorodowana bomba z niewiadomą substancją w środku. Dlatego tworzymy w ramach tego projektu Diamond taki decision supporting system, który wykorzystując sieci neuronowe i całą tą dostępną informację na podstawie naszych wskazań jako naukowców, czyli takiego, nazwijmy to, zielone, bezpieczne, żółte, niebezpieczne, czerwone, Achtung. To gdzieś bazując na naszej wiedzy, naszych małych obserwacjach i na tych sieciach neuronowych i zdolnościach szacowania takiego trochę wykorzystującego sztuczną inteligencję, to oprogramowanie może na przykład mówić,
słuchajcie, to będzie stosunkowo tanie, a rozwiązuje ten, ten, ten i ten problem. Mhm. Ale czy ktoś to zrobi, to ja nie umiem powiedzieć. Mhm. I czy ten ktoś będzie na tyle odpowiedzialny, żeby posłuchać się tych wszystkich rekomendacji? Bo my no powiemy, tak, róbcie to w rękawiczkach, a ktoś powie, bez jest szybciej i może mieć rację, ale... Mhm. Okej, okay. No jasne. Dzięki wielkie. I ostatnie pytanie. Chyba będę miała wyrzuty, bo trochę podchwytliwe, ale bardzo często się pojawiało. Pytanie do ciebie, czy ty, jakby zajmując się tym tematem, znając wyniki badań, znając dokładnie toksyczność tych substancji, czy ty, jako ty, kąpiesz się w Bałtyku i czy robisz to regularnie i czy uważasz, że na tym etapie istnieje jakieś zagrożenie dla osób, które regularnie w Bałtyku się kąpią? Ja... Wyjątkowo w tym roku byłem dużo nad Bałtykiem w czasie zimy, więc miałem pełen sezon morsowania, więc to jest odpowiedź tak, kąpię się. Uważam, że jak we wszystkim nie należy się zwariować. Problemem jest to, że są miejsca na Bałtyku i w Niemczech, na Morzu Północnym, gdzie rzeczywiście na przykład na plażach raz na jakiś czas pojawiają się bojowe środki trujące. Tutaj mam na myśli biały fosfor. Mhm. I często jest on mylony z jakimś ładnym kamyczkiem, bursztynkiem, czymś ciekawym znaleziskiem, po czym jak wyschnie nagle samoczynnie zapala się w kieszeni tej osoby, która sobie ten kamyczek wzięła. Mhm. Być może są też miejsca, na których pojawia się jakiś rozlew innej substancji, ale no nie wiem, no ja byłem teraz na morzu niedaleko tego Bornholmu i jakoś nie myślałem o tym, że Boże, pode mną jest ta broń chemiczna. Okay. Może powinienem, nie wiem, ale jakby na pewno to, co się zmieniło u mnie, to jest tak, że z początku sam myślę wątpiłem w to, że to jest problem, bo te ilości tych obiektów, które znajdujemy na dnie, nie są takie, jakby się wyobrażało, że płyniemy i będzie sterta, beczka na beczce i takie wręcz opary podwodne, jak z kreskówki. De facto znajdujemy pojedyncze obiekty i one są rozproszone, rozprzestrzenione. Może to rozprzestrzenienie właśnie opóźniło ten efekt, bo może jakby to było w jednym miejscu, by było bardziej widoczne. To jest dużo gdybania. Mhm. Na pewno myślę, że warto ten temat jednak mieć w głowie i z rozwagą podchodzić do użytkowania morza, ale tak samo na podobnej zasadzie jak szkło na plaży, no to, to się może wydarzyć. To bezpośrednio połknięcie wody nas nie zabije, te ilości. Okay. Rzeczywiście problemem może być to, że jakaś substancja zacznie na tej plaży parować. No ale w tym momencie, czy mówimy o morzu, czy o plaży, czy to łączyć, czy to teraz jest problem? Właśnie tak na szybko mi przyszło jeszcze dodatkowe pytanie ode mnie, już naprawdę ostatnie. Czy w takim razie jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę? Wspomniałeś te białe a la kamyczki, ale podejrzewam, że to jest trudne do wyłapania. Czy są jakieś inne... Generalnie wszystko, co wydaje nam się podejrzane, powinno być podejrzane. Tej intuicji. Taka by była moja rada. Tutaj nie chcę powiedzieć, że uważajmy tylko na niebieskie rzeczy, bo być może coś, co będzie zielone, jest również szkodliwe, a jeszcze do końca o tym nie wiemy. Mhm. No dobrze. To jest jak z przechodzeniem przez przejście dla pieszych. Nie? No niby może nam się coś stać, ale raczej nie powinno. Ja nie umiem. No ja na pewno nie mówię moim rodzicom, żeby nie szli, sam się kąpię w morzu. Na pewno od jakiegoś czasu dla jadłem... Dla nas to jest jasna informacja. Na pewno od jakiegoś czasu jadłem mniej ryb, ale to bardziej ku temu skłaniało mnie, nie wiem, zanieczyszczenie, czy tam bioakumulacja metali ciężkich w rybach. Teraz na szczęście tego dorsza troszeczkę jest całkowity zakaz łowienia, więc mam nadzieję, że damy mu odpocząć. Też mamy taką nadzieję. No dobrze, Michał, kończymy chyba. Przedłużyliśmy nasz czas, ale to tylko dlatego, że temat jest naprawdę ciekawy i pojawia się dużo pytań. Mogę powiedzieć, że niedługo powinniśmy w ramach realizacji tego projektu Diamond
ruszać z jakimiś kampaniami, nie tyle kampaniami, co po prostu social mediami, więc być może będziemy produkowali więcej takich ogólnodostępnych informacji. Znaczy mam nadzieję, że tak będzie, ale jak zwykle nigdy nie ma na wszystko czasu, a zwłaszcza teraz jak był COVID, to świat stanął, wtedy wydawało się, że czasu będzie w nieskończoność, a teraz nagle wszystko trzeba robić naraz. Okej. No ja to rozumiem, ale myślę, że w imieniu wszystkich mogę powiedzieć, że takie informacje na pewno by były przydatne, bo tak jak mówię, dużo słyszymy w mediach i cieszymy się, że jesteś tutaj. Wiele kwestii na pewno wyjaśniłeś, bo część to są albo domysły, albo no, nie wiemy na ile potwierdzone informacje, także na pewno dużo nam wyjaśniłeś. I jeszcze coś na koniec chcesz dodać? Czy ja chcę dodać? Tak, bo przerwałam. Kochajcie Bałtyk. Kochajcie Bałtyk, my kochamy, dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Kończymy za moment, jutro ostatnie webinary, warsztaty dla dzieci i spotkanie z koordynatorem Błękitnego Patrolu WWF i koncert w niedzielę. Michał, wielkie, wielkie dzięki, że byłeś z nami i wszystko nam opowiedziałeś. Na pewno jest to temat jeszcze na kolejne webinary, które mam nadzieję będziemy z Tobą organizować. Także kończymy, dziękuję wszystkim.